Jak siostry zakonne opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi w Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej koło Augustowa? To ma wyjaśnić prokuratura na wniosek Urzędu Wojewódzkiego. Do polskich mediów trafił film nagrany przez turystę, na którym siostra zakonna szarpie się z niepełnosprawną umysłowo dziewczyną. Trzeba jednak podkreślić, że do tej pory DPS w Studzienicznej cieszył się nieposzlakowaną opinią. Podlaski Urząd Wojewódzki odwiedzili dziennikarze, którzy przedstawili urzędnikom kontrolującym, nadzorującym pracę DPS-u nagranie. Ponieważ z jego treści wynikało, że mogło dojść do złamania prawa, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego skierował do prokuratury rejonowej w Augustowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. O to poszło, że Paulina na powietrzu, to był piękny dzień, dokładnie siostra pamięta wydarzenia tego dnia, i siedziała na ławce. I rozbierała się, no to było podwórko, były dzieci, był inny personel, rozbierała się, zdejmowała buty, więc, a Paulina atakuje, więc siostra ją przytrzyma rzeczywiście za włosy, ale nie było ruchu, jakoby tam potem te komentarze były, jakie były, że była bita i maltretowana wprost. Było widać na tym filmie, że doszło do szarpaniny pomiędzy siostrą zakonną a dzieckiem. Siostra zakonna również uderzyła dziecko ręką w głowę. Ja w ogóle sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Absolutnie. Jeżeli dziecko wykazuje nadmierną agresję, są środki przymusu takie, aby można było dziecko wyciszyć. Natomiast bicie dziecka w jakikolwiek sposób, czy uderzenie przedmiotem, czy uderzenie ręką, czy uderzenie w twarz, czy szarpanie za włosy, one są niedopuszczalne. Nie może siostra czy ktokolwiek z personelu pozwolić na to, żeby dziecko zrobiło sobie krzywdę. I musi być mocniejsze przytrzymanie, musi być jakaś reakcja, ja bym to nazwała mniejszym złem. Siostra ma z nimi bardzo dobry kontakt. One potrafią głośno w kaplicy powiedzieć: kochamy siostrę Jadwigę. Więc to jest taki dowód na to, że na to wydarzenie mam wystarczająco dużo światła, żeby patrzeć, że to jest wypadek przy pracy. Zakonnica jest również człowiekiem. Mamy te gorsze dni i te lepsze dni. Ja wiem, że potrzebujemy dużo cierpliwości i czasami tego elementu może zabraknąć, tej cierpliwości. Widziałem siostrę z Paulinką niejednokrotnie, jak siostra wychodziła z nią na spacer, jak siostra ją wręcz faworyzowała, jak obdarowywała je cukierkami, czekoladką, jak w stosunku do innych dzieci Paulinka była wyróżniona. Patrzenie jednostronnie na to wydarzenie jest ogromnie krzywdzące siostrę. Rzecznik Praw Dziecka przysłał nam podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych i stworzenie im niezwykłego klimatu umożliwiającego naukę i dającego poczucie własnej wartości. Przez kilkanaście lat funkcjonowania tego ośrodka i kontrolowania go przez naszych urzędników nie było wcześniej sygnałów ani od różnych instytucji, ani od rodzin dzieci znajdujących się tam pod opieką o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Miałam możliwość pracy z siostrą i widzieć to jej zaangażowanie, widzieć to oddanie. Ona chodzi, zbiera jagody, zbiera grzyby, żeby dzieci miały na zimie, robi sama przetwory w wolnym czasie, żeby dzieciom dać do kanapki. No to jest cały obraz siostry.